Znajdujemy się w Lasowicach Wielkich, w świetlicy wiejskiej, w której dzisiaj dzieci z punktów przedszkolnych świętują bal przedszkolaka pod hasłem Dzieci z różnych stron świata. Bal jest realizowany w ramach projektu Baśniowe Zakątki, punkty przedszkolne w gminie Malbork. Projekt został napisany z inicjatywy Urzędu Gminy w Malborku. Pozyskano pieniążki na stworzenie 5 punktów przedszkolnych. Punkty powstały w Szawałdzie, w Lasowicach Wielkich, w Cisach, w Nowej Wsi i w Stogach. I w ramach projektu do punktów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenów wiejskich. Wyposażono salę, zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, zatrudniono personel punktów w postaci nauczycieli, pedagogów i pomocy dla pań nauczycielek. W ramach projektu dzieci mają nie tylko takie atrakcje jak dzisiaj, czyli bal przedszkolaka, ale realizowana jest podstawa programowa, dzieci mają zajęcia dodatkowe w postaci zajęć tanecznych, zajęć teatralnych, zajęć z logopedą. W ramach projektu zatrudniony też jest psycholog, który prowadzi zajęcia z dziećmi, ale również zajęcia dla rodziców, uczące ich kompetencji wychowawczych. Oprócz tego nasze dzieciaczki z punktów przedszkolnych mają inne atrakcje, właśnie takie jak dzisiaj bal, czy też wycieczki organizowane. Projekt został napisany na 2 lata, na rok szkolny 2010-2011 oraz na rok 2011-2012. Niestety projekt kończy się w czerwcu, także zobaczymy, czy ta piękna inicjatywa, to dzieło, które nam się udało rozpocząć, będzie w jakiś sposób mogło być kontynuowane, ponieważ no widzimy z pracy z dziećmi, z tego jak się rozwijają, jakie robią postępy, że jest to dla nich niewątpliwie ogromna korzyść, jest to rzeczywiste wyrównywanie szans dla przedszkolaków z terenów wiejskich, także no miejmy nadzieję, że podobne inicjatywy, podobne działania będą w jakiejś formie kontynuowane na terenach wiejskich, czy to w tym roku, czy w kolejnych latach i dzieciaczki będą mogły z tego korzystać. Pracuję w programie drugi rok i już coś na temat pracy z dziećmi mogę powiedzieć. Dzieci rozwijają się fantastycznie. Warto by było taki program kontynuować. Dla dzieci jest to kapitalna szansa na to, żeby się rozwijać i potem lepiej iść przygotowanym do szkoły. Także taka odezwa do władzy naszego regionu, żeby zadbać o właśnie małe dzieci, ponieważ na pewno będzie to procentowało na późniejsze powodzenie dzieci w szkole. Z punktu widzenia mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że naprawdę 2 lata pracy z dziećmi dały efekty i naprawdę dzieci fantastycznie się rozwinęły i warto by było taki program kontynuować.